ma, bo wiecie, tam mają tak poletkę obok siebie, ale pszenica jara siana w październiku. No to jest, wiecie, duży eksperyment, ale może uda mi się tatę gdzieś namówić, żebyśmy sobie trzasnęli na przykład, kupię dwa przejazdy, ja nie mówię tam, wiecie, pół hektara. Dwa przejazdy, tylko trzeba w dobre okno pogodowe się strzelić tak, żeby ta pszenica na przykład, czy tam jakaś inna odmiana jara, nie zdążyła jeszcze zbytnio wykiełkować, żeby wypuścić poza, wiecie, na ziemię. Wykiełkować sobie może, ale na ziemię już nie ciula, nie? Bo to wiadomo, zmarznie. No to jest takie, wiecie, różnie, czasami w listopadzie jest gorąco. Oni trafili, że to ładnie puściło i przyszły takie słabe pogody, no to i dalej już wegetacji nie było. Więc nie wiem, nawet powiem wam, jeden przejazd koło domu, że później roboty nie było, jakby nie wzeszła. Ale zawsze to jakieś, wiecie, coś fajnego do sprawdzenia. Jestem mega ciekawy, bo to może, wiecie, tylko i wyłącznie ich odmiana. O, czołem myszko do dziury. Oby cię złapał każdy nasz kot góry. Wiecie, że jest dużo zakątków w ogóle w zbiorniku, które nie są, kurwa, używane. Tam to jest pajęczyny takie wielkie. Bo nigdy tak na pół nie sypiemy. Dobra, tu trochę przyspieszymy, no bo sami widzicie, nie? Więc zawsze jakbym robił 5 okrążeń, o, zobaczcie. To jest, to jest, a nie, tu jest wszystko w porządku. A, tu jest lekka góreczka, bo był mijak. No, ale o, widzicie. Chcę popędzić, to środek zostawia i to tak wygląda niestety. Ale zaskakuje. Jak wyglądało to słabo, wiadomo, to jest objętościowe wszystko. Więc to się też nie ma co dziwić, że miejsca dużo zajmuje, a kwiatowarzy, nie? Ale nie wiem, czy nie trzeba będzie zasypać przyczepy, bo ja jeszcze teraz godzinę byłem w szpicherku, oddzieliłem jęczmień, oddzieliłem sężyto. Tak, żeby jak najwięcej zbiorników tego zmieścić. Jęczmień sobie jutro dokosimy i jego się w ogóle, nie wiem, zobaczymy. W ogóle jest fajny. Nie jest mega niski, więc troszkę lepiej się może będzie go kosiło niż tutaj, no i też widać. Bo one były wysiewane wraz z podsiewaczem do nawozu w siewniku. Więc od razu poszedł do nawóz, bo coś nam tam zostało, więc to zbiegło i powiem wam, że faktycznie była różnica. Jak tak sobie jechałem, to z góry było widać. Więc jutro będziemy kosić, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To no, upracowaliśmy jedną przyczepę. O, zbliża się w końcu. Jedną przyczepę, ja sobie może ją dzisiaj zrzucę. Wiecie, na spokojnie sobie kilka belek zrzucę. Wejdę, poukładam. Zawsze jutro będzie mniej. Fajnie by było to dzisiaj skosić, ale gdzieś tam pamiętam z opowieści, dziadek mówił, że nigdy nie kosił jęczmienia, bo nie mógł. Zawsze mu się zara jęczmień pod okiem robił i go dusiło i kurde. Gdzieś tam jeszcze w szpicherku, to jak cię mogę, ale dziadostwo takie duże chuj. Ale żeby świnką spakowały, no trzeba. Szkoda, że to, wiecie, taka nie wisienka na torcie. Że to się jakoś fajnie kosi.
będziemy działać. Ale zestawiki, kurde mol. Tu z wózeczkiem czeka, kurde, na jeden zbiornik cały hektar. I dziękuję. Na razie. Trzymajcie się, cześć. Po moim jeździe tam pewnie już skiba nawet nie wejdzie, coś czuję. Ostatni przejazd. Nie wiem, jak nie będzie słychać, bo też nie nagrywałem wszędzie, bo klimatem w tej wielkiej kurczę się strasznie przejść, żeby coś było słychać. Piękny zachód. Ale piękny wieczór, kurka. No i po telewizji. Kosi się to bujowo, ale bojowo. Także to moje naostrzanie kosy nic nie dało, bo po prostu to kurwa nie ma nic. To jest taki dziutki, że to nie chcę w ogóle, wiecie, się popychać. Jak wiadek gdzie jest obie, to jest zajebiście, bo wiecie. Słowa zosta to przepnie i zajebiota. A tak to kurwa to zajka. Było to samo, więc niestety tak to wyszło. No, takich pełnych 3 zbiorniki niecałe. Czekaj, bo ja zjeżdżałem, miałem jeden ten full, no i miałem, dobra, 2 takie porządne i no to razem z domem, jakbyśmy liczyli, to 3 zbiorniki, nie?